Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj tag. A tagów mam u siebie na kanale bardzo mało póki co. Natomiast stwierdziłam, że w końcu może czas troszkę lepiej dać się poznać i wybraliście dla mnie tag 10 rzeczy, które czynią mnie szczęśliwą. Oczywiście obiecuję Wam, że za niedługo pojawi się na moim kanale również tag 50 moich sekretów. Ale to jeszcze musicie mi dać chwilkę, ponieważ to jest strasznie dużo sekretów i ja nie wiem, z którymi się chcę z Wami podzielić. Ale przejdźmy do sedna. 10 rzeczy, które czynią mnie szczęśliwą. Pierwsza rzecz, która mnie uszczęśliwia i to jest chyba największa w ogóle radość mojego życia, to to, że odnalazłam swoje miejsce na świecie, na ziemi. To jest to, że odnalazłam swoją pasję, że ta pasja jest moją pracą, że to ona daje mi najwięcej satysfakcji, najwięcej szczęścia. I myślę, że to jest właśnie coś, co sprawia, że chce się codziennie rano wstawać, że chce się przyjść do pracy, że chce się pracować, że chce się w ogóle dzielić moimi umiejętnościami z innymi osobami, bo jak wiecie, moja praca nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ja przyjdę i będę malować panie młode, albo panie do sesji, albo na wybiegi i tak dalej. To jest tylko jeden fragment mojej pracy. Moja praca wiąże się z czymś więcej. To znaczy ja oprócz tego, że tam sobie oczywiście robię makijaże, to jeszcze robię charakteryzację, zajmuję się bodypaintingiem. No i niejednokrotnie dzielę się z Wami moją wiedzą, ponieważ douczam osoby, które chcą zająć się profesjonalnie wizażem. I to jest coś, co strasznie mnie jara i strasznie mnie kręci. I to jest każda jedna z tych rzeczy mnie niesamowicie cieszy i sprawia, że naprawdę chce się żyć. Bo jeżeli robicie w życiu coś, co kochacie, to tak naprawdę nigdy nie musicie pracować, więc jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem, który od 12 lat nie pracował. Druga sprawa, która mnie niesamowicie cieszy, to kolejne wyzwania. Ja jestem osobą, która okrutnie lubi wyzwania, lubi stawiać sobie coraz wyżej poprzeczki, lubi takie rzeczy, które wymagają ode mnie czegoś więcej. Takie wyzwanie, które ostatnio miałam, to było zorganizowanie po prostu całej sesji zdjęciowej od początku do końca, gdzie miał być body painting, gdzie miały być 3 modelki, gdzie fotograf i to wszystko po prostu no, urosło do takiej rangi, że naprawdę no, mega mnie to cieszyło, że ja mogę coś zorganizować, że nie tylko przyjść na miejsce i pomalować, tylko po prostu mogę jeszcze coś od siebie dać, mogę poszukać tych modelek, posprawdzać, przesyłać. Po prostu organizacja sesji zdjęciowej była dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, ale sprostałam mu i gdyby nie moja ekipa cudowna, którą serdecznie pozdrawiam, czyli Anię Tesikorską, Magdalenę Myczewską i Edytkę Guzicką oraz Michała Obrzuta, Łukasza Daryłaka i Sebastiana Zakowskiego, którzy po prostu wspierali mnie niesamowicie i byli bardzo, bardzo dużą ostoją i opoką dla mnie w tym dniu, który był szaleńczym dniem, to bez nich po prostu bym sobie nie dała rady. Ale fakt faktem jest takim, że niesamowicie, ogromnie cieszą mnie nowe wyzwania i strasznie mnie motywują do działania, więc tak, to jest rzecz, która mnie niesłychanie uszczęśliwia. Kolejna sprawa... A właśnie, też związana z moją pracą, bo w ogóle moja praca daje mi niesamowicie dużo satysfakcji i bardzo, bardzo dużo szczęścia. I kolejną rzeczą, która mnie niesłychanie cieszy, to są wszystkie komentarze od Was. Wszystkie, każdy jeden, nawet te krytyczne. To są rzeczy, które spowodują, że mnie naprawdę się chce przyjść do Was, usiąść, nagrać coś albo napisać coś na fanpage'u, ponieważ wiecie, to jest tak, że te kilka chwil po wrzuceniu czegoś to jest takie, kurczę, odpiszą czy nie odpiszą? Będzie jakiś post, będzie jakaś wiadomość, będzie jakiś like, a może nie, a może kurczę, to co napisałam jest bez sensu i po prostu uwierzcie mi, że to jest taki mała nutka, takie ziarenko niepewności, które po pewnym czasie jak już, o widzę jakiś komentarz, to jest taka radość, Wy sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale po prostu to jest tak niesłychane i tak motywujące i tak cudowne, że jest jakiś komentarz, komuś się coś spodobało, to co ja robię w ogóle, tak, to jest niewątpliwie rzecz, która mnie cieszy i która mnie uszczęśliwia. Następną rzeczą, już czwartą, w ogóle jak ja szybko lecę, a ja powiem Wam szczerze, że ja wypisałam sobie 13 rzeczy, które mi dają szczęście, bo nie mogłam się ograniczyć i nie wiedziałam, jak to wszystko tak ubrać, żeby to było takie spójne i fajne i żeby fajnie się Wam to oglądało, a żeby też nie przekroczyć tej liczby 10 rzeczy, które mnie czynią szczęśliwą, nie dałam rady, więc musicie mi wybaczyć, to będzie tak o kilku rzeczach więcej. Ale kolejna rzecz, która mnie niesamowicie uszczęśliwia, to wiecie, jak już skończę ten makijaż i daję klientce lusterko, albo na przykład skończę face painting i daję dziecku lusterko, albo na przykład skończę body painting i modelka podchodzi do lustra i widzę to zaskoczenie to szczęście na ich twarzach, to po prostu ten szok. I to jest tak cudowne, że ja mogę komuś dać szczęście, że to jest chyba największe szczęście ze wszystkich szczęść, jakie mogą mnie spotkać. Że właśnie są osoby, którym ja poprawiam humor, że są osoby, którym ja dodaję pewności siebie, które widzą w sobie coś innego, które odnajdują się na nowo, bo każdy makijaż jest inny, każda makijażystka pracuje w inny sposób i każda makijażystka daną osobę widzi inaczej. I w momencie, kiedy nawet jeżeli dana osoba była u 5 wizerzystek, to przychodzi do mnie i ja mam troszkę inny styl, troszkę inne spojrzenie na tą osobę, więc po prostu to jest zawsze, za każdym razem inne spojrzenie i inna ja. I to, że te osoby po prostu stoją przed tym lustrem i się uśmiechają i są szczęśliwe, to jest po prostu... O, to jest balsam dla mojego serca, po prostu coś niesamowitego, balsam dla mojej duszy, dla wszystkiego, mega. No dobrze, no ale to już tyle, jeżeli chodzi o pracę. To może wrzućmy to po prostu do jednego takiego worka rzeczy, które mnie szczęśliwią, uszczęśliwiają w życiu zawodowym. A teraz przejdźmy do troszkę innych spraw. Pierwszą rzeczą, która mnie niesamowicie uszczęśliwia, to są momenty, w których mogę spędzić czas z moim mężczyzną. My nie mieszkamy razem, to znaczy mieszkamy, ale nie mieszkamy. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Po prostu mój Sebastian ma swoją firmę na Śląsku, ja najwięcej zleceń mam w Krakowie i no i to jest tak, że czasami on przyjeżdża do Krakowa, do naszego mieszkania w Krakowie, czasami ja jadę do naszego mieszkania na Śląsku, ale są takie dni, kiedy po prostu spędzamy je osobno. I ten czas, kiedy ja mogę spędzić z nim, no to mnie mega uszczęśliwia, bo ja nie lubię być sama. Ja byłam sama całe życie, bo jestem jedynaczką. No może nie sama, no wiadomo, rodzice, pies, wiecie jak jest, są znajomi, są przyjaciele, ale wiecie, no to jest taka najbliższa mi osoba, w sensie to jest mój mężczyzna, kurczę, no i to jest osoba, z którą chciałabym spędzać 24 godziny na dobę, bo go po prostu uwielbiam i jest moim przyjacielem i no po prostu lubię spędzać z nim czas, więc chwile, w których on jest przy mnie, nawet jeżeli mielibyśmy siedzieć i on na swoim laptopie pracuje, ja na swoim laptopie pracuję, to jednak jesteśmy razem i to są cudowne, cudowne chwile. Kolejna rzecz, która mnie uszczęśliwia, to spędzanie czasu z bliskimi, czyli już abstrahując od mojego mężczyzny, są jeszcze moi rodzice i są moi przyjaciele. Przyjaciół mam naprawdę bardzo mało, bo ja nie jestem osobą, która otacza się bardzo dużą ilością osób. Wolę mieć 3 przyjaciół, ale są to przyjaciele, którzy są na dobre i na złe i które są to osoby mi bardzo bliskie mojemu sercu. I pomimo tego, że moje przyjaciółki nie mieszkają w Polsce, tylko za granicą, to pomimo wszystko, no i wiadomo, nie kontaktujemy się jakoś mega często, nie dzwonimy do siebie raz w tygodniu, ale jednak są to na tyle bliskie osoby, że jak przyjeżdżają do Polski, bardzo sobie cenię ich czas spędzony ze mną, po prostu. Uwielbiam z tymi osobami spędzać i ubolewam, że czasami w momencie, kiedy one są w Polsce, to ja nie mam dla nich czasu, bo akurat się składa to tak, że mam po prostu tuzin zajęć, to mimo wszystko, nawet jeżeli idę tylko i wyłącznie z nim na kawę, to są to bardzo dla mnie szczególne chwile i wtedy mam ochotę wyłączyć telefon i nie mieć kontaktu z nikim innym. Bo po prostu cenię sobie niesamowicie ich czas i tak samo jest z moją rodziną, to znaczy ja niesamowicie lubię spędzać czas z moją mamą, z moim ojcem, są to 2 cudowne osoby i pomimo tego, że oczywiście mają swoje wady i jakby no nie zaprzeczajmy, każdy ma wady, ja też mam wady i to o Jezus ile, ale cenię sobie z nimi spędzony czas bardzo. Co mnie uszczęśliwia jeszcze, niesamowicie uszczęśliwia mnie mój pies, chociaż czasami mam ochotę po prostu wyrzucić go przez okno. O Jezus, bo on po prostu, jak my wychodzimy z domu i nikogo nie ma, to on, uwierzcie mi, śmieci po prostu rozrzuca po całym mieszkaniu. Po całym mieszkaniu. Targa na małe kawałeczki, na przykład chusteczkę, która jest wrzucona do kosza, a mam taki kosz, który jest tylko i wyłącznie na rzeczy kosmetyczne, to znaczy jest taki kosz, gdzie mam brudne waciki, gdzie tam wrzucam, wiecie, wszystko to, co tam zużyję podczas makijażu i on po prostu to bierze i targa i roznosi po całym mieszkaniu i to jest po prostu taki moment, kiedy mam ochotę go wyrzucić przez okno, ale jest to też zwierzę, które mi daje tyle radości, bo słuchajcie, kiedyś była taka sytuacja, że ja go wywiozłam właśnie na Śląsk, bo nie mogłam się nim zająć, pojechałam gdzieś tam na zlecenia, a potem wróciłam, jego nie było w domu i ja przez chyba 3 dni siedziałam sama I to był najgorszy okres w moim życiu, że ja wracam z pracy i nikt się nie cieszy na mój widok. I doceniam niesamowicie te chwile, kiedy ja wracam i on się cieszy i on mi daje tyle radości i w ogóle spacery z nim tak mi sprawiają taką radość, że ja, wiecie, mam motywację do tego, żeby wyjść na spacer, że nie siedzę cały czas przed laptopem, bo nie ukrywam, że po prostu laptop jest moim niesamowitym takim więzieniem. No i cała moja praca się opiera właściwie na laptopie, bo inspiracji szukam na laptopie, bo obrabiam zdjęcia na laptopie, bo siedzę na Facebooku i kontaktuję się z Wami na laptopie, bo jak montuję filmiki też siedzę na laptopie, więc generalnie laptop jest po prostu wszystkim. I właśnie ten mój psiak jest takim motorem do tego, żeby wyjść kilka razy w ciągu dnia i po prostu przejść się na spacer, rozruszać zastane kości, starcze i po prostu trochę z nim spędzić czasu. Ale bardzo lubię ten czas. W ogóle lubię z nim chodzić na spacery w momencie, kiedy mogę porzucać mu patyk. Wiecie, gdzie jesteśmy gdzieś tam na łące i on wtedy biega i jest taki szczęśliwy i mnie to strasznie uszczęśliwia. Kolejna sprawa to... O tak, jedzenie. Niesamowicie uszczęśliwia mnie jedzenie. Jak ja mam możliwość, słuchajcie, zjeść sobie taką, wiecie, pyszną sałateczkę dopracowaną, którą najczęściej jeszcze i najchętniej robimy z ukochanym i po prostu siadamy i to jest takie celebracja jeszcze przy winku, to jest tak cudowne, ja uwielbiam jeść, uwielbiam. Zresztą widać po mnie, no nie ukrywajmy. Strasznie lubię też jeść słodycze, ciastka, w ogóle wszystko. I mięcho. Boże, mięcho musi być. Mięcho musi być. W każdym razie... Jedzenie, tak. W ogóle my z moim ukochanym jeździmy bardzo często śladami Magdy Gessler. I to jest tak, że jeżeli na przykład jedziemy na zlecenie do Warszawy, to szukamy po drodze albo w Warszawie jakiejś restauracji, gdzie robiła Kuchenne Rewolucje Magda Gessler i wtedy zawsze jeździmy do jakiejś właśnie takiej restauracji, żeby sprawdzić, żeby przetestować. Wtedy po drodze najczęściej ja włączam na telefonie filmik z Kuchennych Rewolucji z danego odcinka, żeby zobaczyć, co ona fajnego tam gdzieś wymyśliła i wtedy właśnie jedziemy i kosztujemy. I tak, jedzenie mnie uszczęśliwia, zdecydowanie. Kolejna sprawa, która mnie bardzo czyni szczęśliwą, to zdobywanie nowych informacji. Ja jestem osobą taką, która niesamowicie chce dążyć do wiedzy. O, może tak. Tak, jeżeli coś mnie interesuje i chcę się na jakiś temat czegoś dowiedzieć, to od razu szukam kursów, od razu chcę się na nie zapisać i od razu chcę po prostu poznać wszystkie tajniki danego tematu. I zrobiłam kursów po prostu masę. No już pomijam fakt, że oprócz wizażem zajmuję się właśnie, tak jak wspomniałam, charakteryzacją, bodypaintingiem, to jeszcze czeszę niejednokrotnie do jakichś pokazów mody czy do sesji zdjęciowych. To jeszcze robię zdjęcia. To jeszcze... Kiedyś miałam taką zajawkę na szycie, zrobiłam analizę kolorystyczną 12 typów urody, zrobiłam kursy z Bright Beauty Stylist, więc to wszystko jest takie, wiecie, że po prostu ja mam taki pęd do wiedzy, chłonę to wszystko, ja strasznie chcę się dowiadywać, bo... Moim zdaniem, jeżeli ktoś się nie rozwija, to nie tyle się nie rozwija, co się cofa. I tak, mega dużą radość i frajdę i szczęście sprawia mi zdobywanie nowych informacji, nowej wiedzy. Zresztą tak samo jak mega fajnie wpływają na mnie nowe kontakty i nowo poznane osoby. Bardzo też to lubię i też jestem mega szczęśliwa, jeżeli spotkam na swojej drodze życia kogoś ciekawego, kto mnie zainspiruje, kto mi powie coś. W ogóle uwielbiam rozmowy z ludźmi, wiecie, bo wtedy w takiej rozmowie zwykłej można się dowiedzieć bardzo dużo rzeczy, bo ludzie mają różne doświadczenia i w momencie, kiedy dzielimy się tymi doświadczeniami ze sobą, to jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć jakieś nowe wnioski, więc jest to mega fajne i tak, zdobywanie nowych jakichś tam doświadczeń, kursów, wiedzy czyni mnie bardzo szczęśliwą. I już ostatnia rzecz, nie wiem, która to jest. W każdym razie, słuchajcie, ja uwielbiam niespodzianki. I to wiąże się z tym, że lubię, jak ktoś sprawia mi niespodziankę i lubię też sprawiać komuś niespodziankę. I na przykład bardzo często jest tak, że jakby moim zdaniem niespodzianka bardzo łączy się z dawaniem prezentów, ze względu na to, że nawet nie tyle prezent się liczy, nie tyle, że tam coś jest w środku, ale ta niespodzianka, ten wzrok osoby, która otwiera ten prezent, nie wie, co jest w środku i to jest takie, wiecie, takie dreszczyk emocji. I to jest cudowne, uwielbiam niespodzianki i to sprawia, że jestem mega szczęśliwa, jeżeli ktoś mi zrobi jakąś niespodziankę, dlatego uwielbiam dostawać listy, uwielbiam, nie wiem, czytać od Was maile, bo to też jest takie wow, ale mi ktoś zrobił niespodziankę, no to mnie napisał, nie? Tak, jestem świrnięta, niesamowicie świrnięta i To są te rzeczy, które sprawiają mi mega radochę. No i oczywiście może jeszcze jedna rzecz, podróże, na które ostatnio po prostu nie mam czasu i nie mam możliwości wygospodarowania sobie jakiś tam okresu, żeby gdzieś po prostu wsiąść i pojechać w Śnądal i zwiedzić jeszcze jakiś kawałek świata. Co prawda jak byłam młodsza, to dużo podróżowałam, moi rodzice mnie cały czas gdzieś wypychali, bardzo dużo, właściwie no prawie, że całą Europę zwiedziłam, co prawda nigdzie dalej nie byłam, ale Europę mam zjeżdżoną wzdłuż i wszerz i tak, uwielbiam poznawać nowe miejsca, ale to też jest chyba związane trochę z pracą, wiecie, bo tak naprawdę w podróżach ja szukam w większości przypadków nowych inspiracji i podróże dają mi taki kop, wiecie, taki po prostu mega wielkiego kopniaka do tego, żeby wrócić i robić coś fajnego i coś nowego. I no ogólnie tak, podróże też. To też jest coś, co bardzo lubię i co sprawia, że jestem szczęśliwą osobą po prostu. I muzyka. Ja chyba nie skończę tego tagu, wiecie, miało być 10, a ja tu już jadę po prostu. Mega, tak. Muzyka też mnie inspiruje i też sprawia, że jestem szczęśliwa. Jak na przykład w rano włączę muzykę, to wszystko po prostu cały dzień oparty jest na tym, jaki utwór usłyszałam. Jeżeli jest to melancholijne, to wtedy ja popadam w taki nastrój, a jeżeli jest jakiś szalony i zwariowany to wtedy ja jestem taka właśnie szalona i zwariowana przez cały dzień. Tak, muzyka jest też bardzo, bardzo, bardzo fajnym motorem dla mnie i również bardzo mnie uszczęśliwia. Tym bardziej, zresztą ja nie lubię komercji, wiecie, ja jak słucham muzykę, to ja słucham taką muzykę na przykład celtycką albo jakąś taką... lubię instrumenty żywe, nie lubię muzyki elektronicznej, chociaż chillout na przykład niejednokrotnie jest związany z muzyką elektroniczną, ale jednak jego klimat jest taki właśnie, wiecie, taki... chillowy, no, ale lubię bluesa na przykład, takiego starego, lubię jazz, lubię takie naprawdę ambitne, fajne nuty. No i to są te klimaty, które mi odpowiadają. Natomiast z obecnych wykonawców to uwielbiam Ellie Goulding, która jest w ogóle zaprzeczeniem tego, co ja teraz mówię, bo ona absolutnie nie jest tak nastawiona na żywą muzykę, ale tak, jej wokal po prostu cudowny jest. No i to jest ta rzecz, która mnie uszczęśliwia, kolejna, czyli właśnie muzyka. Muzyka sprawia, że jestem szczęśliwa i że wyrastają mi skrzydła i że mogę wszystko. Tak. Dobrze, no więc kończmy już ten tak, który i tak jest dłuższy niż być powinien i nie wiem ile punktów będzie, ale chyba jak będę to zmontować, to będę liczyć i tam będą się pojawiać cyferki. Tak, myślę, że tak zrobię, żeby dowiedzieć sama dla siebie, ile rzeczy mnie uszczęśliwia. Jeszcze gdybym pomyślała, to bym znalazła chyba jeszcze ze 100 takich, wiecie, rzeczy, które mnie uszczęśliwia. O, na przykład strasznie... Tak, jeszcze nie przestałam. Na przykład strasznie mi uszczęśliwiają moje Bieszczady. Mamy tam domek letniskowy, to był domek, który wybudowali moi rodzice, jak mnie jeszcze nie było na świecie i uwielbiam tam jeździć. Po prostu to jest miejsce, gdzie ja odpoczywam i które... O Jezus, tak, Bieszczady! One sprawiają, że jestem mega szczęśliwa. Uwielbiam tam jeździć, tak. Po prostu rano, leżaczek na tarasie, wiecie, z widokiem na jezioro, na te wszystkie tam zielone przestrzenie. Cisza, spokój, ptaki śpiewające, ja z kubkiem kawy. Tak. Tak, to jest coś niesamowitego. To też sprawia, że mnie uszczęśliwia wszystko. O, no jest tego trochę. Dobra, ale kończmy już to. Ślicznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że troszkę bardziej poznaliście mnie. Jeżeli filmik się Wam podobał, to dajcie kciuk w górę. Bardzo proszę, bo to będzie sygnał dla mnie, że jest okej, że chcecie więcej takich tagów i filmików i że chcecie mnie poznać po prostu. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Mam nadzieję, że wszystkie rzeczy, które będą się znajdować u mnie na kanale, będą powodowały, że i Was troszkę szczęście ogarnie i taki nastrój fajny, bo po to co robię. Właśnie robię to dla Was, kochani, i dlatego, żeby właśnie Wam się poprawił trochę nastrój i żebyście tak, nie wiem, zainspirowały się czymś albo, nie wiem, po prostu miały fajniejszy dzień. Kurczę, lubię sprawiać Wam radość również. Dobrze, kochani, no to do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!